O, handlarz. O. No ja już streama odpalam. No to odpalaj. Że trzeba biegnąć od razu, tym, a tyle amunicji bym nie stracił. Cześć człowieki, małpy z tej strony goryl.pl. Zapraszam na kolejny odcinek grania z TPLC, czyli grania z ekipą najlepszą na świecie. W tym odcinku będziemy grać w Far Cry New Dawna, my na niego mówimy nowego Dawna. Będziemy grać w ekipie Matyskam i Brylantos i ja, czyli małpa ekipowa. Zaczynamy od tego, że czekamy na Matyska i czekamy na Fuzziego, który tutaj robi kampanię, więc tutaj zapraszam. Miłego oglądania, lecimy z tym koksem. Gaśnica, gaśnica! Masz gaśnicę? Nie mam, ale przydałoby się go zgasić. Tam. Mamy coś lepszego. Oj, nie rozjeżdżaj handlarza. Jest post-apo, wszystkich trzeba rozjeżdżać. O, ty zrzut tam masz, zrzut po lewej, po lewej zrzut. Patrz, co jedzie. Sprawdź, czy nie ma tam ziomeczka. Nie ma, pusto. Czekaj, zrzut tam jest. Już pusty, bo lutowałem go, wiesz? O ty. Lutowałem go, jak poszłeś na fajkę. A nie, wcale nie jest pusty. Nie? Możesz wziąć? Tak. No to zarobiście. No to co, lecimy do punktu? No. A na pakę nie mogę wejść? A, nie mogę. A gdzie Fuzzy? Fuzzy robi kampanię, znaczy tą pierdolą. Zajebali mi przyjaciół. Ale tu chyba nie będziemy mogli splów wzywać, wiesz? Tak mi się wydaje. Nie podjeżdżaj za blisko, trzeba być. Nie wiem. Kiedy skończy się prolog? Jak co? Wiesz co, będziesz miał filmik początkowy i spadniesz w przepaść, wiesz? No właśnie, mnie wyjmują z wody. A, no to zarąbiście. O, mnie wypchał ktoś. Ten rasz cały. Macek, ty masz snajpera z tłumikiem? No. Zazdro. Faktycznie, zaraz będziesz miał tym całym. Chodzimy z buta jak antyterrorka, czy na spokojnie? Nie, na spokojnie, po co z buta? Oj, chyba ktoś nas zauważy. Ciebie. Ja mam wizję fabularną, dać nadzieję. Uuuu!
Ratunku, mordunku, ratunku! Zdechłem. No to ja też. To popróbujemy jeszcze raz. Tak, ale teraz, czekaj, to trzeba po cichu. Chociaż żeby alarmy rozwalić. Słuchaj, to może zrobimy tak, ja sobie, wrócimy do Prosperity, ja sobie wezmę snajperkę. I po prostu tak to zrobimy. Co ty na to, bo ja snajperki nie mam po prostu, tylko mam ten głupi łuk. To ja rozwalę, poczekaj, bo sobie trzeba z daleka. Nie za blisko, bo tak to zaraz nas przykukają. Jak to się kucało? Kontrol przytrzymujesz, znaczy lekko. Właśnie to nieprawda. Ale ja sobie tak ustawiłem, może trzeba sobie ustawić, wiesz? No pewnie tak. Zaraz zwyczajmy. Strzelasz? O, C się kuca, Matysek. Aj, kurwa. Jeszcze za słaba ta snajperka, nie wali go na raz. Pogracie z ludźmi z online'a, czy to są jakieś boty po prostu? O ty! O kurna, żółty przyleciał. O, ten jest dobry. Uważaj na tego z koroną, bo on jest mocny, straszny. Na mnie się uziął. Spokojnie, już biegnę. No, ale on jest mocny, to nie jest tak łatwo go tam, wiesz, rozwalić. O, partner został wykryty. Kurde. Nie mogę wszystko, bo mam za mało materiału. Na spokojnie, Fuzji to ogarni. A muszę ich po prostu poszukać. Na spokojnie, to zwierz, to jest po prostu tak, wiesz. Plus, jeszcze jednej będzie gitara.
Dobra, mam. Dobije dziada. Zdobyliśmy punkt. Ale z tymi kwiatkami to... Kurde, jak to wygląda? Mamy screenshota. Privet. Privet. No cześć. Korol, z tobą się już witałem. Siema, siema Rysiu. Etanol. Butanol. Rycerz. Ta kusza jest zajebista. To jest słaba wersja, bo to jest pierwsza. No ale już z jednym strzałem rozwaliłem obu. Matysek, w co grasz? Ja w New Dawna. Ze mną też. Gramy razem i z Fuzim. A to idę na dół. Czekaj. Wezmę sobie karabin wyborowy, bo tak żyć nie można. Ale nie sądziłem, że taka gierka nowa pójdzie na full detalach. No wiesz stary, prawda jest taka, że twórcy muszą dać wyrąbane wymagania sprzętowe, a prawda jest taka, że gry spokojnie jeszcze ci parę lat pochodzą na full. Obyś miał rację. Co, trzeci poziom? Co poziom? Jak? A może być, no. To co, sprzedajemy ten posterunek, sprzedam ten posterunek i... No. Teraz wywali tutaj zaraz niedaleko. To czekaj chwilkę. Tylko poczekaj sobie... Czekaj. Zmienię sobie tylko jedną tą. A, u ciebie są zablokowane przecież. No tak. Dobra, to nic nie zmieniam. To porzucaj. Tam do stołu musisz iść. Mówisz? Tam to, co to niebieskie się świeci. User joined your channel. Aluwa. Cześć. I tutaj idź do posterunku, czy zostań w pobliżu aktualnej pozycji? Chyba... Nie wiem, nie pamiętam. Chyba idź. No właśnie nie mogę. To zostań. Okej, to zostajemy. Tylko teraz będzie już grubiej, więc trzeba by było najpierw te alarmy rozwalić. U mnie fuzji C nie działa na kłócanie. Nie? Nie wiem, u mnie działa. Ja nic nie zmieniałem sterowanie. Ja też nie, a nie działa. Słuchaj Matysek, ja sobie zmienię givery. Kupię jakieś lepsze, bo teraz będę mógł kupić trzeci poziom. I wyzwolimy posterunek, dobra? A gdzie sobie kupisz ten poziom teraz? Far Cry'a. Far Cry'a New Dawna. O, nowego Dawna. Dosłownie. A ta gra na dół, to wiesz co, fajna jest, że można właśnie z... nie wiem czy z jedną, ale z paroma osobami można nawet pograć w kopie chyba. Kurde. Mój przeciwnik ma snajperkę, to nieuczciwe. A co, już doszedłeś do jakiegoś poziomu, czy... Mam dotrzeć do jakiegoś tunelu.
A, bo musisz do Hope County wbić. No, no, no. Ten koleś ma snajperkę laserową. User left your channel. Nie wiem, nie mogę wyjść poza ten posterunek, więc rozwal czujki i najwyżej będziemy ich wyżynać. No właśnie szukam miejsca, żeby widzieć te skrzynki żółte. A to nie strzelasz przypadkiem w tą taką świecącą? Nie, takie na dole muszą być skrzynki żółte. To by było za łatwe. Widzę. Czekaj, nie, to autobus. Dobra, jeden alarm walony. Są dwa czy trzy? Dwa. Nie, trzy, kurwa. Aha, chyba mnie zauważyli. A, już wezwali, kur. Dobra, nie ma wyjścia. Nie żyję prawie jeszcze. Ratuj! O, fuck! Chyba też umarłeś? Tak, strzelili mi w plecy cały magazyn. No, a trzeci jeszcze jest lepszy poziom. Znaczy, wiesz co? Muszę po prostu iść po inne givery, bo z tymi to lipa jest. Kurna, jak tu się kucało? Ja kontrolem. Patrz. Ty, widzę. Co? Obok mnie jest żółta. To możesz wyłączyć. Ty, tylko że jak strzelę, to patrz. Patrz, co się stanie. Ale nawet nie strzelać. Jak obok ciebie, no to możesz podejść i wyłączyć. A, tak. Ale napieprzaj. Nie działa.
Gadni Matysek, za ile kupiłem Far Cry'a? Za grosze słyszałem. Mhm. Bo miałem bon. No wiem, wiem. W sumie dobrze wyszło. Ja z tymi biberami dam radę. No chyba tak, bo to widzę, że tu jest jeszcze grubiej niż w singlu. No. Jakieś dziwne kolesie latają w białych strojach. No wiem, wiem, dlatego mówię, że ja muszę sobie lecieć... A w singlu ich nie było, ten z czerwonym był, ale nie tacy. No ja muszę iść po givery przynajmniej drugiego poziomu. Do Prosperity możesz mieć szybką podróż. Czy nie? Niemożliwa w pobliżu posterunku. Grubo to jest. Nie wiem, nie mogę, po prostu nie mogę. Jesteś zbyt daleko od swojego partnera. O kurwa. To chyba musisz ze mną. No, chyba tak. Teraz mam część pierwsza Prosperity. No to dołączaj do nas. Jesteś w tej bazie. No dobra. Teraz bo jeszcze mam jakiś filmik. No i co? No i idziemy, nie? Tylko tutaj gdzieś czekaj. Czekaj, nie wiem, czy mogę zrobić tak. To w jaki sposób mam do was dołączyć? O, to mogę. No, a tak bardziej skrótowo, znaczy skrótowo, bardziej no... Obrazowo. No właśnie, albo łopatologicznie. Musimy wyjść do menu i ciebie zaprosić. A, no znaczy nie, jak to jest jakiś kłopot, to luz, to ja poczekam, nie? Stary, pierdziel się, wychodzimy Matysek, nie? A, znaczy, ty byłeś w grze, jak ja dołączałem. No tak. No to ale jak ty... wejść tam no? W tych znajomych, kliknąć na ciebie i dołącz do gry. To z Uplaya, tak? A to z Uplaya, tak? No. A, dobra. Czyli mam stworzyć poziom drugi, tak? Ja to mam trzeci już. Znaczy, tego jak możesz, no to sobie stwórz oczywiście, no. Tego warsztatu. A masz uwolnionych te tam na ileś osób i tak dalej? Nikogo nie uwalniałem. No to nie stworzysz drugiego poziomu chyba, bo tam najpierw Prosperity musisz mieć poziom wyżej. Serio? Mhm. A wiem, Tomasa Rasha muszę uwolnić. Mhm. To co, lecimy? To dawaj. Jak fuz idzie? Nie wiem, naplikam na niego i nie mam dołączyć do gry. A to może tylko we dwóch można? Właśnie. Więc tylko we dwoje możemy grać. No to poczekaj, to ja wyjdę i sobie dołączysz, bo ja i tak będę niedługo kończył. Znaczy nie, to se pogra jeszcze te parę minut, to ja se pochodzę po tej bazie, nie? No to jak chcesz, no dobra, to możemy do tego Rasha uderzyć i po tym. No, dokładnie.
No jaś pan. Tylko pytanie gdzie? Czekaj. Mam pastora. Tylko... Czekaj, Rasha... Na moście. Na którym moście? Ta ucieczka? Czekaj. Tam już jest ten Irwin. Tu jest ten Jeep. Tu chyba na tym moście takim... ucieczka chyba. Czekaj. Ucieczka, czekaj. Posterunek Sygon, rafineria. Jest, ucieczka. No to co? Lecimy. No leć. 2000 metrów! No, taka jest duża mapa. Gdzie? Chodź. Chodźcie. Widzę, że stary motokrosowiec z siebie. Mogę laskę zrobić z wąsami i brodą. No ja zrobiłem. Serio? To ci te wody. Dokładnie. Ja zostawiam taką jak to jest, to jest nawet ładnie. Goryl się złożył na tym układzie, jak a tam małysz? Po pijaku. Po pijaku, no. Strzelają. To już blisko. Dobra, stój. Widzisz coś? No, jednego zdjąłem już nawet. Słuchaj, to osłaniaj mnie, okej? Dobra. They'll have Rush locked up underground. Get in any way you can and bring him home. Good luck, Cap. Co to jeden tylko był? Nie, więcej ich powinno być. Obok mnie jest gościu. Grzebie w czymś.
Poczekaj, poczekaj. Bo mi kontener go zasłania. Danke. Fucking help me! Czy to widać, jak ja go trafiam? Jak ty tam... Tak, widać. No tutaj dwóch nakładzie. Z tyłu będziesz miał trochę obok tego fioletowego, takiego jak taki wieży. Zastanawiam się, którędy ja mam wejść. A, dobra. Moment. No nie, to piechur. Którędy masz wejść? Tam gdzieś... Dobra, jestem. Osłaniaj moją ucieczkę, okej? Okay? Gdzie ty jesteś? Chodź śliwce teraz trzeba, bo ty gdzieś jesteś. Ja jestem pod ziemią. Jak tam u ciebie, Matsek? Pusto, nikogo nie ma. Gdzieś muszę dotrzeć, bo mi pokazuje cały czas. Spokojnie, osłaniaj moje... Filmik mam. Oh my god. Oj git. Jesus, I thought you were dead. I should have known you'd come through. You came back for me. You crazy son of a bitch. You came back for me. Go now. Let's get going. Man the turret. I'll get us out of here. The drop is out of here. Join your channel. Come on, Cole. Let's go. 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 Go.
Dobra, idę obczaić jakoś do ciebie. Ty, ale ja jadę, ty zostałeś? Już jadę. No to teraz aż chyba do Prosperity będzie ta gonitwa. Chyba tak, jadę za tobą jak coś. Czekaj, nie słyszę co tam? Jest to... Czekaj chwilę, zaraz powiem co i jak, dwa? Widzę. Skąd ty takie furę wyrwałeś z niebieskimi oponami? Wiesz co, nie mam pojęcia. Jezu, mam bazookę. Dawajcie do mnie. Są pikę kiflę już, ci powiem co jest, ale... It's reality, and what I'm trying to see is what would you do if you wake up one morning and you saw a big M1 laser pointed at your jaw? Czysto. Nic się nie dzieje, marazm. Didn't think I'd get out of there alive. Thanks for risking your neck for me, Cap. You're not gonna believe what I saw. One night the mine was attacked by people who looked like they were out of the Stone Age. They were fighting against shotguns, using only bows and arrows. They took shots and kept on coming. Listen, I don't believe in wizards or magic, but I know what I saw. Those people had something. Something that I can't explain. If we could find out what their secret is, maybe we'd have a chance against the twins. I'm fucking exhausted. I gotta catch my breath.
side of them, split them like seven and ten. Go to crawler, stutter, strut, fuck yourself. Motherfucker in a snap, wrap them in a plastic cup. What the what? Ale jaja, świnia mnie prawie zabiła, znaczy dzik. No takie są właśnie. To mówisz goryl? Takie tutaj są zwierzaki. No. Ja mam shotguna. Goryl, teraz... Czekaj chwilkę, bo drom mordę, czekaj chwilę, se ściszę. Czemu się nie rusza ten dupek? No nie wiem właśnie, czekaj, smakochu już, tylko se ściszę. Wiesz co, powiem ci szczerze, że bawiłem się trochę rozdzielczością, ale widzę że muszę chyba zostać przy takiej, jak mi mówiłeś, wiesz? No bo właśnie znowu zaczęły pojawiać się kwadraty. Jakbyś zaczęła się to po prostu... Na ciemni się sprawy widać kwadrat zachodzący na siebie, jakieś całe takie wielkie. Wiem, tylko że to jest tak, że wiesz, że podczas streamu właśnie widać, a jak już wiesz, stream się skończy, to jest w normalnej tutaj rozdzielczości, tutaj zajebiście widać, tylko dlatego będę nagrywał po prostu najwyżej streamy w tej rozdzielczości, który ty mi doradziłeś i tyle, nie? Bo chciałem sobie, wiesz, tylko przetestować, jak będzie wyglądał, że tak powiem, stream w innej rozdzielczości, wiesz? No łapa. A tak kamerę jakbyś brał troszkę niżej i odrobinę zmniejszył o tak gdzieś, nie wiem, na ekranie z 1.5 centymetra i bardzo prawie rozbrał, to by było to lepiej, bo nieraz tam to jest frontem po prostu do ekranu ta kamera. Niektóre rzeczy przyswoja, na przykład brylantu, co nie było widać, jak kierowałeś. Albo twoje broń jak strzelaj gdzieś po bokach, bo po prostu wjeżdża kamera na to. Mhm. Znaczy wiesz co, ja ogólnie planuję sobie kupić coś takiego, co jest, jak niektórzy youtuberzy mają, żeby mieć green screena, nie? No łapę. Tylko nie pamiętam, nie, wiesz co, tylko nie wiem jak to się nazywa i nie orientuję się w jakiej to cenie jest, żeby po prostu wiesz, żebym mógł sobie w rogu gdzieś tam być i żeby nie było widać mojego pokoju, tylko żeby było po prostu, żebym był w grze jakby, nie? Po co ty będziesz kupował ten gotowy, jak masz zrobić sobie starego typu po prostu wieszak na, tak, na rzutniki się rozkładało i na tym po prostu rzucić tam zieloną płaszczę. Serio? No, bo to tak samo będzie działało. Bo to tylko kolor wyłapuje zielony i wtedy powoduje, że jest ten, znika wszystko. Czyli mówisz, że taką jakby zasłonę bym sobie wziął zieloną na przykład? I wystarczy, nie? A, no to chyba, że tak. Chyba, że tak. Nie, bo wiesz, bo ja myślałem, że to trzeba, wiesz, jakieś specyficzne mieć, wiesz, specjalnie do tego, nie? To jest tak w telewizji ma, że we wszystkim możesz chodzić, tylko nie możesz chodzić ten w zielonych ubraniach, bo wtedy znikasz. A, no, chyba, że tak. Pokombinujemy, tylko potrzebuję mieć po prostu wgląd swego OBS-a. Mhm, spoko. Sorry, że ci dupę zawracam. Go. Nie, mi się to... Spoko. Już co mi tam... Robisz to z pasji. A dla osób z pasji z chęcią pomogę ze wszystkim. Nawet bym mógł z powrotem wrócić do obrabiania filmów, jakbyś potrzebował wrzucać filmy w lepszej jakości z jakimiś efektami na YouTube. Byśmy się wtedy mogli dogadać, że tak, no będziesz mi wysyłał, ja ci będę obrabiał i będziemy wrzucać. Spoko, nie no, bardzo dzięki, tak wiesz, bo problem polega na tym, że wiesz, że ja, że tak powiem, jestem nowy w tym wszystkim i wiesz, ja dopiero po prostu odkrywam to, nie, i wiesz. I że tak to my każdego dnia dowiaduję się nowych rzeczy i wiesz, ja nie mam tam nic przeciwko krytyce, bo wiesz, to mi pomaga, wiesz, polepszać jakość, prawda? Dobra, Fuzji, zamiankę robimy. No to zaraz, bo dochodzę do celu, docieram, znaczy się. Dochodzisz? Ta gra się z automatu zapisuje, czy trzeba jakąś zapisać? Możesz dać tam escape,
i masz zapisz. Ale uwiodą mnie, że parkuje się same tam, to wszystko. I can't believe the twins didn't get to you. Pusto. Trzeba rozwijać. A co mi to daje w ogóle? No tutaj mapy kupujesz. Wszystkich znajdziek i tak dalej, skarbów. A ja tam wolę samemu sobie, wiesz, tam odkryć. Właśnie to jest cała frajda w tym. Ale będą ci potrzebne te ulepszenia do dalszego rozwoju Prosperity. Jak tam kolejnych czterech budynków nie ulepszysz, to tam nie będziesz mógł Prosperity ulepszyć ci broni. O, już ulepszyłem na drugi poziom chyba. We're just getting started. Get it while it's hot. Stuff that smells this good won't last long. I will take that as a compliment. Mom thought it'd be a good idea to have a little dinner for everyone to boost the morale. I'd say it's working. We all need a little downtime. Except for her. She's got no quit. Don't expect that to change. Skąd on tą rybę wziął w tym świecie poza apokalipsie? Z marketu. A, no tak. Leżała jakieś 20 lat w zamrażalce. No, no wiesz, no, tym starsza, tym lepsza. A to nie o wino chodziło? No, no chyba tak. Nie, browarek nie jest źle. No, tak, takie post-apo to ja rozumiem, nie? Tak, grillasy robią, kurde, zajebiście. A, napad na bazę chyba jest. Serio? No, to mamy sporo strzelania. No to fajnie. A. Those down. I don't want to scare the kids. Carmina! Everything's gonna be okay. I'm sorry, I just don't like it when people lie to little kids. Why are you doing this? Because of your hero here? Te roślinki to się opłaca zbierać? Trzeba. To jest postawa. You've become a fucking problem. Taking from us, throwing everything out of balance. I think we should just kill them. A później robisz z tego susz, zwijasz skręty i palisz. We don't want any martyrs. No, no. What we want is to make sure everyone understands that your help. Jak będziesz miał ochotę na seks, to takie dwie czarnurki ty latają po okolicy. Oh, yes. Dają za free. Every settlement you build, we will take from you. And when you've got nothing. To strasznie zakolczykowane, nie? Relikt chyba przeszłości. The only currency in this world is power. You, you made us look weak. That ends now. We're gonna take everything that you hold dear. Starting with your home. And if we can't take it, we'll break it. Dobra, spadać lalki. Don't be here when we come back. Come here, come here. Oh my god. Oh my god. Come on. It's okay. Now it's okay. It's okay. Let's go inside. Let's go. Hey. Yeah. Chyba nie będzie strzelania. No to jak nie w tej chwili, to za niedługą chwilę będziesz miał atak na bazę. A co tutaj, co jest właśnie zależne od tych ataków? No musisz obronić, nie masz wyjścia. No ale co, no? Czy coś to daje? Chyba nie. No taka misja po prostu, obronić bazę.
O, widzisz? Ory, gdzie ty jesteś? Chodź tutaj. Mam fajną broń. Chodź do Prosperity. Widzisz? Co robią? Nie wejdziesz teraz. Widzisz, co robią? No, widzę, widzę. Zabijają dechami. No, zaraz będzie atak. Mówisz? Mhm. Matysa, jaki ogarnięty w tej grze? Nie, bo ja już to miałem akurat. O, Gory już pozycję zajmuje. No, zaraz pierwszy umrę. Nie. Ja sam to obronię, znaczy sam, no z nimi tam niby. Ale zobacz, jakie cwaniaki, kurna, mają takie platformy, lawetę taką wygiętą, podjeżdżają i po tym po murach wchodzą. Serio? No. Kamina filled me in. There's no goddamn way we're letting the highwaymen take what we built. Now they're gonna come back with everything they got. Good. We're gonna make them regret it. We don't have a lot of time to get into a position where we can fight back. So we'll need to know exactly when those bastards are coming. I've sent a scout up ahead. They see any trouble, they'll send a warning. That'll give us enough time. Kurde, jak chodzę po tych lasach, to mi się zajebista gra przypomniała. Jaka? Jaka? Vietcong, nie wiem czy kojarzycie, to stara gra. O nie, ja nie. Gdzieś Wietnamczyk, znaczy zabijałeś Wietnamczyków i tam też właśnie się chodziło po dżungli, rozbrajałeś miny przeciwpiechotne i też był online. Też był taki otwarty świat. W jakiej grze? Słucham? W jakiej grze? No Vietcong. A to już jest stara gierka. Nie wiem jak wam, ale dla mnie Far Cry to się na trójce skończył. Nie, mnie się podoba. Taka luźna do powiedzenia takiej zabawy. W sumie na luzie. Ja też się czuję jak Rambo, bo mam karabin maszynowy. To jeszcze weź się pomaluj. No nie. Goryl, ty masz coś zrobić, że tak latasz, czy co? Nie, po prostu sobie biegam bez celu. Bo wyglądasz jakbyś kurna rozwolnienia dostał. Idę do kopalni węgla. Docieram. A, karabin miałem sobie kupić, czekaj. Odsuń się! No i karabin chciałem sobie kupić, wiesz? To kupuj. Tylko pytanie, jaki polecasz? Czekaj, mam prowizoryczny MP34. Ja mam ten taki, nie wiem jak on się nazywa, krótki taki, z tłumikiem. Możesz kupować od razu z trzeciego poziomu, nie wiem czy wiesz. Mogę? Możesz. Wow. Czwarty masz tylko zablokowany, bo to są te legendarne wszystkie. Tylko tutaj prestiż muszę mieć, nie? Niektóre możesz kupić chyba. Kuszę na pewno możesz wziąć z trzeciego poziomu i coś tam jeszcze powinieneś mieć możliwość. Mam to tak, z drugiego poziomu mogę tylko brać. Mam karabin szturmowy, kałasznikowa, snajperkę, karabin wyborowy, lekki karabin maszynowy, to jest to co miałem, tylko że w wersji jakiejś ulepszonej. Proce. Nie, proce dupa tam. Ale mi się strasznie ten MP, ta MP, MPczka. P2, czekaj, nie to jest. Mi się bardzo podoba ten pistolet maszynowy ciche działania. O, tylko że muszę mieć punkty chyba. Punkty. Ale nie mam, oczywiście, czekaj. Tu nie mam. Pistolet maszynowy, ciche działania? Gdzie masz taki? Który to jest? To jest w trójce.
A nie, czekaj, nie, to były prestiżówki, nie, nie, nie. Ty, snajperkę twoją chyba mogę już kupić, nie, nie mogę. Zablokowane. Znaczy jak jest młotek, to można stworzyć, a jak jest... A, wiem, bo mam, bo muszę sobie stół ulepszyć. I teraz mogę. O, no teraz tak, teraz można trójkę kupować. I teraz do snajperki tej twojej potrzebuję elektroniki 11 i 162 jakiegoś rzadkiego materiału. Ale zaraz go znajdę i będę ten, będę kminił ten ciche działanie karabin wyborowy. Mam cela jak baba z wesela. To w sumie nieźle. To lepiej niż ja. No. Niczemu nie atakują, bo coś mi tu nie gra. Czy ty nie musisz gdzieś iść jeszcze? Nie, nie, nie. Musisz. Znaczy musimy. Gdzie? Oblężeni. Niedaleko. To chodź, idziemy. Kurde, nie mogę sejfu otworzyć, bo nie mam potrzebnego talentu. Naciśnij tabulator. No. I tam talenty, i tam sobie odblokuj ten talent, wiesz? A, nie mogę, bo punkty gdzie mam? Trzeba punkty uzbierać. Dawaj, masek. Get open the gates, it's too risky. Clear those bastards.
they come! Give them hell! O, tam gdzie teraz jesteś, to zaraz będą jechać z takim kurna właśnie wejściem. Fajny jest ten karabinek, powiem ci. No fajny. Jadą. Ci też, tam teraz jadą. Yes, sir, that's...
Co ma ty sek tak ucichnął? No bo walczymy. A. Hurra! Hurra! Lost a lot of people. The wounded are in bad shape. Twins come back, we can't stop them. There's nobody left. What about that group in the north, New Eden? Wait, is that a joke? I've seen them in action. They hit the camp I was being held at one night. Just two of them took more bullets than is humanly possible and vanished into the forest. The highwaymen call them ghosts. But I know what I saw. Those people were doped to the fucking gills. We need what they have. You realize we're talking about going to Joseph's... Pozy szykuje się na zmianę. But that was before. To się filmik skończył. Whatever happened in the past is the past. Kastenka. We need help. O, przepraszam, przepraszam. Nieprecyzyjnie się wyraziłem. A deal with New Eden is a deal with the devil. It's the only one on the table. Whatever they have. Dobra gierka, podoba mi się. No, mówiłem, że jest fajna. Ale gracie w trójkę, to jest inne odczuwanie gry niż grać samemu. Dokładnie, samemu to wiesz, to nudno jest, a tak to wiesz. Find out what this Joseph has. I'll patch things up here. To jeszcze Bordera sobie kupcie, dwójkę i jedziemy. Wszyscy na wersjach goty, to chyba byłaby pato streamy już z tego. Człowieku. No jak coś to może. Jak coś to mogę jeszcze dwójkę dokupić, nie ma problemu. No wiem, wiem. If he ever shows up here again, you come straight to your mom and me. Do you understand? I'm hungry. He said we have to find food wherever we can. Yeah, but we don't take anything from him, not even food. Tylko będzie, że tam matysek, brylu i to już w ogóle jazda będzie. Tam takie teksty walą niektóre, że to jest chore. We knew that man before you were born. He did some very bad things. He hurt your dad and tried to hurt our family. Hey, you see him again, you run away as fast as you can. You hear? Go on inside, honey. She's got to learn. We do not accept help from the pay. Jak coś mam, znaczy wiesz co, szczerze to mam pierwszą i drugą część, więc... O, widzisz? Nowe sojusze. Teraz zawrzesz sojusz z Brylanką. No, no to zapraszam, Brylu. Poczekaj, no ja muszę wyjść. Czekaj, bo mnie... Bo muszę obronić Rasha jeszcze. O. Dobra, ja wyszedłem. Czy mi Gorylu chwilę? Nie, fochnę się, już się fochłem. A teraz odpalę, pooglądam was na tym, na dużym ekranie. Odpaliłeś to? W ogóle, Goryl? Tak, tak, tak. Na Twitchu. To tam był link pod tym, pod filmami twoimi, nie? Tak, tak. Pod każdym moim filmem tam masz link do YouTube'a, Twitcha, do Facebooka i w ogóle. Jakaś reklama leci. No niestety, na początku jest tak, że reklama. To zapalę w tym czasie. To Goryl będzie mógł zarabiać, jak reklamy już idą. No,
Kiedyś może. Na razie mam zwykłą swoją pracę i na tym sobie zarabiam. Nie, i mogłoby być lepiej, ale no. Zarabiać na Hobbit, chłopie, to jest marzenie nie jednej osoby. To tak Kriegs, niby pracuje, a jego hobby to tyranie randomów. No wiesz, no dokładnie. Widzisz, mam cel życiowy, być jak Kurniks. Dobra, tutaj Matysek, jakie polecasz skille, bo nie mam jeszcze tak, otwieranie zamków, mechanik, spadochroniarz, wędka, tajniak. Chyba tajniaka sobie wezmę, wiesz? A, wezmę sobie. O, mam jeszcze 7 punktów, wow. Dobra. O. A ten mechanik słaby jest. Nie. Wiem, ale wiesz co, ja bym chciał mieć. Myślę, że to będzie dobre. Bo przyda się na tych, wiesz, na tych mocarnych, co jak czasami zdobywasz punkt i oni cię tam wykryją, to oni właśnie wbijają i jest problem, to zawsze możesz z kosy wziąć czy coś, nie? Tak, ale ten mechanik, co wybrałeś, to tak trochę słabo jest. To z tego, co widziałem, u siebie, to że tam przegrzewanie się karabinów tylko. Wiem, ale to się na przykład przyda, jakby na przykład fuzji prowadził, a ja bym pamował, to myślę, że to by byłoby fajne, wiesz? Koszt 2. Może. No ale wiesz co, moim zdaniem powinno tutaj być, znaczy fajnie, że dali właśnie te skille, tylko że powinno być tak, że na przykład trochę tak jak w The Division mi się zdaje, że na początku wybierasz jaką profesję byś chciał mieć i ta profesja ma swoje ulepszenia i w ogóle, ale to mi się na przykład podoba taki, wiesz, taki taka ścieżka, no ale wiesz, no chyba, albo tak jak w Skyrimie na przykład, o. No to byłoby fajne, no ale jest okej. Fajnie, że chociaż skille są, wiesz? No tak. No ja ostatniego Far Cry'a, jakiego grałem, to był jedynka, powiem ci szczerze, więc dla mnie to jest, wiesz, nowość, to co tutaj się dzieje. No to duży to jest przeskok. No jednak tak. Co jest, kotku? Postać... Co mogę sobie tutaj zmienić? Rękawice bym zostawił. Mordeczka ładna, ta goryla. No, powiem ci, że fajna. Ty, ale wiesz co? No. No, później nie masz obrazu tego, co ja cię widzę.
Bierz goryla. Właśnie nie, wiesz co, bo jest taki mało post-apo, wiesz? Myślę, że ten kask jest taki, nie ten, tylko ten, co mam, jest taki, wiesz, taki... Taki typowo post-apo, bo wiesz, ja chciałem zrobić postać taką typowo, wiesz, brudną i w ogóle taką jak, nie wiem, z Fallouta czy coś w tym rodzaju i no, na razie tylko to mogę sobie, wiesz, założyć. Chociaż... Spodnie sprawdzę. Albo muszę wyłączyć tego jeszcze raz włączyć, bo mam straszną taką rozbieżność. Ty co to, ty mówisz i mówisz ty w filmie i to się nakłada wszystko. Wiecie, jeszcze siebie słyszę. Streama. Czekaj, no zamknę to jeszcze raz. Można gorylowi zaproponować, żeby zasięgi się zwiększyły. Jeszcze raz? No bo są niektóre takie opcje, że jak jesteś początkującym streamerem, to tak? Na przykład zwiększają ci zasięgi, żeby więcej osób mogło zobaczyć, że streamujesz z danej gry, no nie? Znaczy, wiesz co, ja na razie mam coś takiego, że na przykład na Twitchu, że jak nagrywam GTA, nie? Jak gramy tam sumo, czy tam jakieś wyścigi, czy tam jakieś, nie wiem, napady, czy coś w tym rodzaju, to liczba obserwujących i widzów jest, nie wiem, od 7 nawet do 10, nie? I jest zajebiście. A jak nagrywam cokolwiek innego, na przykład, nie wiem, Far Cry'a, nie wiem, Gwiezdne Wojny, nie wiem, cokolwiek, to po prostu jest praktycznie maksymalna ilość widzów, to jest 2-3, ale wiesz, to się pewno wiąże, bo z tego powodu, że teraz pewne gry są na hypie, i jak nie grasz w pewne gry, chociaż z drugiej strony dla początkującego streamera, na przykład ja zauważyłem, że patrz, grasz w gry, które są na hypie, ale bierz pod uwagę, że ci, którzy są zajebiści, też grają. I osoba, która, wiesz... Cześć. I osoba, która, wiesz, która lubi, powiedzmy, dany typ gry, bardziej woli oglądać, wiesz, tam streamerów, którzy już, wiesz, są znani, są sprawdzeni i w ogóle, nie? Wiesz, o co chodzi? Wiem. Dlatego ogólnie sądzę, że na spokojnie, a będzie, bo nawet jakbym teraz zaczął grać Fortnite'a, czy tam PUBG'a, czy tam, nie wiem, kurde, nawet tego Apexa, czy Apexa dobrze mówię? User joined your channel. Siema, Janusze. Cześć, Janusz. Cześć. To wiesz, to sądzę, że będę miał problem z przebiciem się, wiesz? No tak, tylko nie chodzi mi o takie właśnie gry, tylko po prostu jest taka opcja, że wyświetla cię po prostu jako pierwszego przy wyborze na przykład danej gry. Jest taka opcja na Twitchu? Jest taka opcja, tak samo to się nazywa promowanie początku nowych czy jakoś tak, tylko nie pamiętam jak to się robiło, żeby dostać się do tego programu. A Kol? No? Ciebie przypadkiem miało dzisiaj nie być? No przecież mówiłem, że od 22 wracam. Nie, mówisz, że w ogóle nie będzie. No nie, no przecież w piątki zawsze 22 jestem z powrotem. No to ja nie wiem. Soboty jak już wyjeżdżam o godzinie po 17, to jeszcze nie ma do następnego dnia. A w piątki zawsze do godziny 22 jeszcze wbijam. Przecież nieraz jeszcze sprzedaży robiliśmy od 22. Ale nie, po prostu mówiłeś, że już cię nie będzie. Pojedziesz do panny. Wiesz co, Goryl? Chyba nie można oglądać tego streama i gadać na TS-ie, bo ja mam takie echo. Tak, po dwa razy wszystko słyszę. Tak jest. Jak gadasz i z osobą, która streamuje aktualnie i jesteś z nią jeszcze na TeamSpeaku, no to masz takie echo, jakbyś, nie wiem, jakbyś w dupie umurzył nawet. To co, teraz kręcisz live'a? Mhm. Dobra, to wychodzę z TS-a, to na razie. Ale masz kask, Goryl. Ty, ale masz koncite. Tak, bez wąsów. Ty, a pitonise wąsy. Co dało nagracie? To w dawno grają, w dawno. Chodź, człowiek, chodź. Pokażę ci, jak działa post-apowy świat nowego Dawna. Tak, bo tu mogę coś zebrać.
to zbieraj, zbieraj, panie. Sprężyna. Po pierwsze, czarnulko, z jeansami musisz musisz zbierać roślinki. No zbieram. No. Naciśnij tabulator. No. I już ci mówię. Co dalej? Już, sekundę. Naciśnij ekwipunek. No. Podstawową tutaj rzeczą jest etanol, czyli musisz tam, wiesz, rozwalać konwoje z tym, z cysterną, musisz ją kraść i wiesz, i dostarczać do bazy, i to ci sprawia, że możesz ulepszać właśnie bazę, tam, wiesz, różne givery sobie, wiesz, ulepszać i w ogóle zbieraj praktycznie wszystko, jak leci. I co najważniejsze, do apteczki potrzebne ci są trzy rzeczy. Dwie z nich rosną, jedna z nich rośnie obok drogi w ogóle. Druga roślinka znajdzie, drugą roślinkę znajdziesz przy wodospadach jakichś, czy ogólnie jakichś, wiesz, źródłach wody. No i oczywiście musisz mieć mięso i tworzysz sobie tak apteczkę. Naciskasz tabulator, znaczy naciskasz spację chyba, sorki, i tworzy ci się apteczka, a one będą ci się, wiesz, szybko zużywały. W ogóle na jakim poziomie grasz, jeśli mogę spytać? Twardziel, ten średni. No, to i tak musisz sobie produkować te, sam nauczyć się produkować apteczki. No i co najważniejsze, czekaj, co tu jeszcze takiego ciekawego? Skille, właśnie, wejdź Brylu w talenty. No, wiem, byłem tu, no. O, mam 3 punkty dostępne, mogę jakiegoś skilla kupić. Wiesz co, już ci mówię. Na początku fajnie by było, gdybyś zainwestował, już ci mówię w co. Czekaj. Lekkie chyba uzbrojenie i lekkie, ciężkie i chyba średnie uzbrojenie to sprawia, że będziesz miał więcej niż jedną giwerę. A ile masz teraz giwer, jeśli mogę spytać? Jakie masz giwery? Czekaj. Mam zardzewiałe M60. No. O taki. I tylko tyle? Nie, mam jeszcze pięści, baseballa i pistolet. No to fajnie, to już masz dwie giwery. To teraz musisz zainwestować w trzecią giwerę, czyli fajnie by było, gdybyś tutaj sobie zainwestował, moim zdaniem, w skilla, który pozwoli ci nosić kolejną giwerę, nie? Będziesz miał zawsze alternatywę, nie? I nie potem, no, i potem ciężkie uzbrojenie i będziesz miał czwartą giwerę, czy tam, nie? Wiesz o co chodzi? Aha. Znaczy, mam coś takiego. Dobre uzbrojenie i nieść trzecią broń. No, dokładnie, no. Dokładnie. No dobra. Znaczy, moim zdaniem jest fajne, żebyś właśnie na początku szczególnie mógł mieć jak największą ilość giwer, nie? Wiadomo, nie będziesz miał ich fajnych, bo będą pierwszego poziomu, ale będziesz przynajmniej miał jakieś zastępstwo, nie? No, udało się, pozyskałem ten talent. No, i chodź teraz, nauczę cię wytwarzać ten, apteczki. Jak coś, tutaj masz shotguna. Dwa shotguny masz tutaj, jak chcesz. Dobra. Nie mogę dwóch mieć. To wsiadaj do auta. Sorry. Luz. Wsiadam FM z przyzwyczajenia. Słuchaj, ja też. Dobra, polujemy na tego, na jelonka. Serio? Ja się sturlał. I bierz, podejdź do nich i naciśnij F. No czekaj, najpierw roślinki. E?
No F chyba, czy jak tam masz u ciebie zbieranie. No to naciśnij. Kura, jelenia i mięso. No i bier. Ma już, dwa tylko były? No, bo wiesz, bo... No tak. Reszta spierdzieliła. Są tam jeszcze. Idę po rośliny. No i weź jeszcze tutaj, bo tutaj są jeszcze. I jeszcze tutaj. No. Już masz, że tak to imię, pierwszy składnik, prawda? Dostałem punkt talentu, ale nie wiem za co. No, wiesz. Tak dają, trzeba brać. Pamiętaj, bierz praktycznie wszystko, bo wszystko się może przydać, nie? Wiem jelenia. Nie, jeszcze żyję z kubami. Gdzie ty jesteś? A, tu. Chodź, idziemy do drogi, weźmiemy jakieś auto pierwsze, lepsze i pokażę ci, gdzie znaleźć drugi składnik. Mhm. Weź sobie mięso. Mięso zawsze, mięso na propsie. No, dokładnie, na klatę mięcho. Cycki ci urosną. No nie. Tego bym nie chciał. Chyba, że klata taka umięśniona. Jego trzeba zabić, nie? Chodź, zabijemy ich. Swojego strzelałem. To ty chcesz jechać? No. To jest jak trochę auto z GTA. Dokładnie, jak Phantom Edge, nie? No. Ty, spieprzaj stamtąd! No. Spieprzaj! Czekam. Auto pułapka, czy co? No tak. Ty coś podłożyłeś? Nie, to była pułapka. Bierz ammo od tych trupów. No wziąłem już. Tam jeszcze roślina jest. Privet! Privet! Ty, a jak wejdę tam na górę, będzie coś? Tak, chodź. O! Spadło nam manna z nieba nam spadła, więc musimy ją brać. Jaka manna? Kasia. Dosłownie, bierzemy ją. Chodź. Gdzie? Chcę pogrywać je. Za mną, stary. A, Far Cry. New Dawna? No. Nowego Dawna. Ale dostaję, nie wiem od kogo. Ja już wiem. Chodź. Idę. To jest taka szabana? Podejdź. No. I przyciśnij E. Mhm. No już. Palę się ratunku. No, ja też. Ja zdążyłem przeszukać ciało. No i o to chodzi. A tu cię sam odnawia chyba, czy nie? Wiesz co, musisz apteczki brać, ale też może też czasami się samo odnawia, więc... to jest tak... czekaj, poczekamy... O, jest git. Bierzemy loot. Pamiętaj, że zawsze jak spada z nieba, to bierz, bo tam dużo materiałów jest, wiesz? Mhm. Wziąłeś? No, wszystko sam pozabierałeś chyba. Nie, ty też możesz wziąć. Znaczy przeszukałem tą skrzynkę i... A, no to dobrze, no to idziemy dalej, chodź. Tak, gdzie ty jesteś tu? W
weźmiemy jakieś auto i ci pokażę, gdzie szukać kolejnego materiału do apteczki. No czasami się natrafiają gotowe, nie? Czasami tak, ale w większości musisz sam produkować, wiesz? O, mam nową broń. Jaką? To jest lepszy, shotgun czy ARC zardzewiały? Wiesz co, shotgun jest raczej na bliskie, więc musisz sam zdecydować, co będzie ci bardziej potrzebne, wiesz? ARC. Czekaj, może tutaj auto będzie jakieś? O, jest. No, widzisz? Wiesz, co tu jest? To gdzie? Wbijaj do bryki. Lecimy po kolejny materiał do tego, do... żebyś apteczkę mógł sobie zrobić. O właśnie, tu masz konwój, trzeba to przejąć. Pamiętaj, przejmuj konwoje, bo to też jest dużo z tego lutu, wiesz? Podchodzisz tutaj, stary? Naciskasz E? Czekaj, trupa mi się... Aha, o kurde. I bierz lut. Wziąłem. Nic. Dobra, chodź, bierzemy kłada, szybszy będzie. Szukamy jakiejś rzeki, bo tam zazwyczaj ta roślina przy rzece rośnie. Jelenia potrąciłeś. Wiem, o to chodziło. Hej. Weź sobie ten mięcho. Wziąłem. No i wsiadaj. A czekaj, cześć, stój, tu jeszcze roślina tam jest. Jesteśmy. Dobra. Właśnie, i ta roślina, którą wziąłeś, jest jednym materiałem właśnie do tego twojego tego, do produkcji apteczki, wiesz? Mhm. Chodź. Czekaj, muszę sprawdzić mapę. O, widzę, że jesteśmy obok rzeki, czekaj. Chodź. Jakiś pojazd nas goni chyba. Widzisz tą roślinę niebieską? No. Weź ją. Wziąłem. Jaka fajna rzeka. No, zarąbista. I teraz naciśnij tabulator. No. Ekwipunek. No. I... I co? I naciśnij na apteczkę. I stwórz. Goryl. Halo. No halo, słyszysz mnie? Słyszę cię i daj stwórz. Przyciśnij, wiesz. Ile możesz. Ale czekaj, bo jestem w ekwipunku i co? Ekwipunku, no. I przedmioty jednorazowe, i tu będziesz miał apteczkę taką, wiesz, First Aid Kit. Cześć. Naciśnij na to i spację przytrzymaj. A mam brak miejsca. A, czyli już masz, ale... Dwie apteczki, no. No i zarąbiście. No. No ja nie miałem, więc musiałem sobie zrobić.
Dobra. I naciśnij mapę teraz. M. Mhm, no. I tutaj masz różne punkty po prostu. Chodzi o to, że przejmujesz punkt, powiedzmy, za to dostajesz etanol. Czyli paliwo z gówna, nie? I co najważniejsze, masz takie narysowane brylanty. Gdzie? Na mapie. Brylanty? No. Co? Nie widzę. Na mapie powinieneś mieć narysowane brylanty. A no, są takie zielone. No. To na przykład zrobimy tak. Zrobimy teraz jedną misję. To się nazywa rybna zagadka. Poszukiwanie skarbu. Mhm. O-o. I pamiętaj, tutaj zwierzęta są przeciwko tobie, więc morduj jak leci. Goryla też? Tak, dokładnie. Je też się morduje jak leci. Kurde, gdzie nasz pojazd? Właśnie nie wiem, dlatego trzeba wystawić nogę i może ktoś się zatrzyma. No nie. No co, ja zrobiłem sobie laskę. Zrobiłem sobie laskę. Dobra, nieważne. Postać kobieca. I ten, i myślę, że no, ktoś by się zatrzymał na ten. Ale co najważniejsze, widzisz tego ziomka, który ma taki znacznik na sobie? U niego możesz uzupełniać naboje. Patrz, ja sobie uzupełnię na przykład, patrz. Podchodzić do niego. Za darmo? No nie. Co, ja mam tylko R wymień. No i naciśnij. No i? Uzupełnij amunicję specjalną na przykład, czy uzupełnij amunicję. A no tak, stwórz. No. Udało się. Zwykłą też? Tylko specjalną. Jedną i drugą. Dobra, udało się. Fajnie. I teraz wystawiamy nogę, może ktoś się zatrzyma. Mhm. O, słyszę. Wystawili nogę. Znaczy myśmy wystawili, ale lufę. Zajebała. No zostaw, mamy drugiego. Czekaj, nie wsiadaj, bo pułapka. Wow, ale cię głośno teraz słychać. Sorki. Spoko. Skąd, że pułapka, bo są te iskry? Dobra, przejmuję pojazd. Mhm. We all heard rumors of Edner's doing crazy shit, just taking hits and mowing people down. Hey, now don't fool around. No i prowadzi, stary. Ja? No. A ty cwany jesteś, bo się wsiąść nie da, dlatego tak powiedziałeś. Ja go mam przesunąć. No chodź tutaj. Ktoś do mnie strzela. No wiem, bo ziomka rozjechałem. Muza. Zajebista, nie? Był nasz wróg chyba, nie? Tak. Przejmuj.
To są konwoje do przejęcia, wiesz? Gonią nas. No wiem. Czekają guzę. Ja zaraz zginę, jak tu się... Reanimuj! Musisz podejść do mnie i mnie reanimować. Już to robiłem. O kurde, spoko. Tak bywa, bywa, spoko. Ale prawie się udało, już końcówka była. No ale chodzi o to, że robimy tą misję i pokażę ci jak to wygląda i... No i git. No. To była w ogóle moja pierwsza śmierć. Jak się czujesz? Mocniejszy. A czym się apteczek używa? B. U mnie. To będę z będą gonić? Nie, nie, to jest randomowe, wiesz? A myślałem, że jelenia zabiłeś. No, zabiłem, rozjechałem go. Chciałem, co moje. Poczekaj, bo wysiadły. Chciałem mięso. Byli nasi, czy nie? Nie, strzela, do nich trzeba nawalać, bo oni będą do nas nawalać zaraz. Jak ci się pokazuje taki znacznik, to trzeba strzelać, wiesz? Mhm. Chodź, stary. Ty poszedłeś. A, dobra. Zrobiłeś już tą misję, czy nie? Nie, nie. To jest misja na czytanie. Chodź stary, chodź, robimy misję. No idę za tobą. A trzeba tam wleść. No, no, czekaj. Wow, łapka. Dobre to. Co znowu jak wejdziesz będzie to samo? Nie. Jakie ryby? Aha! Dobra. Trzeba wykminić. Czekaj. Chwilkę. Przeczytaj tą notatkę. Tylko przez to, że rybę dotknąłem. Wiesz co, tutaj chyba musimy rybę wybrać, wiesz? Aha. Ale którą notatkę? Tutaj masz notatkę. A no jest. Chyba musimy się wrócić i przeczytać kolejną notatkę i tam będzie jak wbić tutaj chyba. Nie wiem czy dobrze. Dobra.
Dobra. Była jakaś wcześniej? W domu, wiesz? Tam w domku. Bardzo ten zwierzę. Nie do wiary, jaki on twardy. Leży. No ja też. On taki twardy. Nie wiem, dotknij, może się dowie. Czekajcie, co macie, gdzie jestem dotykaniem, kurwa. To, gdzie jest wejście do tego domu? Co mówisz, Pawka? Nie wiem, zlagowało cię, albo u mnie było coś, kurwa. No, spytałem się ich, co oni mają dzisiaj z tym dotykaniem. No wiesz, no kurwa, no. Gdzie jest to wejście do domku? No właśnie nie wiem, czekaj, sprawdzę na tym, na dachu. Wejście do domku macie od strony szopy, tam będzie to okno, okno rozbić. No. Ja wam mówię. Gdzie na kucku wejść tam? To jest to, bez drzwi. A jest, jest, dzięki. Jest. Wejście. Jebany osrał mnie. Co? Osrał mnie ten. Kurwa, zwierzak mnie osrał. No wbijaj. Skunks mnie osrał. Tu nic nie ma. Ryby są jakieś. Jest kartka. No. Kurde, tu też nic nie ma. Ty, tu coś jest. Ty. Wiesz, to jest schemat tych ryb, tylko jak tu idzie, tak. Czy od dołu? Jeden, pięć, dwa, trzy, cztery. O kurwa, ty! Pozdrowienia dla Kotuszowa, czyli tam, gdzie jest dam, jest, mieszkam, wysyła dżem, o kurwa. Trzeba to gdzieś spisać chyba, nie? Zapamiętasz? Czekaj, może już możemy tam wbić. Ty! Wiem! To? Ty, to jest, kurwa. To jest kod, który musimy na tych rybach obtegować, wiesz?
No tak mi się wydaje, dlatego mówię, że trzeba zapisać albo zapamiętać. No. Tam było 1, 5, 4, 2 i coś tam dalej. Czyli idąc od dołu, nie? Nie, 1, 5, 2. Czekaj, 3, 6, 4, 2, 5, 1. Da się zależy w jakiej kolejności na to patrzeć, nie? Ty, zapisz na kartce fuzji, jakbyś mógł. Już ci mówię, to jest 3, 6, 4, 2, 5, 1. Albo odwrotnie. No, no. 1, 5, 2, 4, 6, 3. To mam. To lecimy na dół. To smaży dupsko ja, czy ty? Ty. Okej. A jak ci się nie uda, to ja wysmażę. O kurwa! Czyli pierwszy nie działa. To drugi, jaki był? 1, 5, 2, 4, 6, 3. Czekaj, spokojnie, spokojnie. 1. O, 5, 2. O kurde. Dobrze podyktowałeś? No jest! Nie, dwa! Nie. Zaczyna się od dwójki! O kurde, leżę. Kody mnie zagryzł. Gdzie ty jesteś? Na górze. Zacznijmy teraz skandować, chcemy perspektywy Fuzziego. Z pierwszej osoby? W Far Cry'u tylko z pierwszej osoby. Kod jest kuloodporny. A gdzie ty w ogóle jesteś? Pod tobą, pod budynkiem. Znaczy koło budynku. Your channel was edited. Co ty mu tam robisz? Jak słyszysz, to go gwałcę, kurwa. Ładnie. O kurde, zjadł cię. No znów wolny przed chwilą. Czy są dwa koty, czy mi się wydaje? Dwa koty, ja pierdolę, przejebany masz. A co się stanie, jak wcisnę poddaj się? O kurwa, zdechnę. Dobra, umrę sobie już. No jeszcze żyjesz. Nie no, tylko ty są na koksach, naprawdę. Możesz mu noża boko wbić? No, wbiłem mu kosy w plecy, a ten wstał. Zaraz ci pomogę. Jezu. Trzeba przed nimi uciekać, bo inaczej to nie ma sensu. Ty, kto ci pomaga? Wow.
O kurwa, bombardiera zrobiłem. Ja pierdolę. W dupę go trafiłeś. Jeszcze jeden. O pierdole, nie, nie. Teraz moja kolej. Chyba. Nie wiem, czy zdążyłem odrodzić. Chyba nie. Ale gra jest kozacka, nie? Zarąbista jest. Podoba się. Co się dzieje? Dobra, może nie będzie już tych kotów. Będą, bo to są ich tereny łowne. Skąd wiesz, że się od dwójki zaczyna? No bo dwójka mi nie spaliła. Dałem dwójkę i mi nie spaliła. Ale to trzeba sprawdzić, jaka jest dalsza kolejność. No to co? Chodź, spróbujemy. No ale co, dasz dwójkę i co dalej? Trzeba najpierw sprawdzić te ryby znowu chyba, nie? No wiem, wiem, tylko czekaj, muszę sobie apteczki. No ja chyba też. Ja nie muszę. Kurde, znowu zapomniałem, gdzie jest to wejście. Dobra, zaczyna się od dwójki, stary. Dobra, no ale co dalej? Jest to dalej? Czekaj, próbuję wszystko. A, to cię spali żywcem. Najwyżej. Czyli dwójka. Kurde, ja zapomniałem, gdzie jest to wejście do tego domku. A, dobra, już wiem. Czyli dwójka jest pierwsza, stary. Dobra, już tam wchodzę. Jak ty zrobiłeś w ogóle tamto światło? Jakie światło? No w tym budynku, co ryby są, dobra. Dwójka jest pierwsza? Tak. Aha, no tak, to potem jest piątka. Mówisz? No, tak wynika z tego. I co, działa? Nie. Nie? A jedynka? Spróbuję, czekaj. Kurde. To można czytać w różnej kolejności. Nie. To inaczej, daj podwójkę. Ej, ej, zdechłem, pomożesz? Ale to czekaj, to sobie chociaż coś spiszę. Czyli dwójka, potem nie wiem co, piątka na pewno nie. Trójka. No sprawdzę trójkę. Nie, trójka też nie. Jedynka też nie, piątka też nie. Co ty tam piszesz na czacie? Nic nie piszę, tylko czekam aż mnie zreanimujesz, bo zaraz padnę, wiesz? A, to już tam idę. Mhm. Kurde, no nie wiem. Czyli dwójka. I teraz mamy dwie możliwości. Zostały. Ty czekaj, bo nie mogę stąd... Weźcie sobie kurwa, idźcie do tego domku. Wciśnijcie sobie te ryby. Zobaczcie jaką w jakiej kolejności się włączają i dopiero wtedy wciskajcie te w tym punkcie. Gdzie ty jesteś tam na dole, tak? Tak, tak, leżę trupem. Słyszysz goryl? No właśnie też tak pomyślałem. Że jak? Idźcie do tego domku, spiszcie sobie kurwa kolejność, w której tej ryby, w których rybach się odzywają, śpiewają. I dopiero zaznaczajcie na bunkrze, na tych ścianach.
Co, idziemy tam do tych ryb? No to idź, ja zaraz dołączę. Ty, mam! 2, 4. No, tylko co dalej? 6. No. I teraz ostatnie zostało. Jest 1. Mam. Mam. Jest. Otwarte. Patrz do stafu. Te rzeczy do wzięcia. No i 3 punkty talentów dostałem. No i co teraz? Czekaj, ja jeszcze wezmę i idziemy do następnego. Nie wiem, mam kupić jakiś talent? Czy... Wiesz co, na początku moim zdaniem inwestuj w te givery, żebyś miał. Potem w apteczki, żebyś miał minimum, maksimum 3. Chodź, ej, wróć tu jeszcze raz, bo mam ten staw dla ciebie. To gdzie? Otworzyłem safe. W którym miejscu? Nie widzę. A. To wziąłem. I jeszcze weź te tutaj. Tutaj powinny być te. Tu. Weź te monety. To gdzie? Tu. Nie ma. A ty je widzisz cały czas? A wziąłeś ten cały staw? No. Czekaj, bo muszę sobie talent kupić. Kupiony. Apteczkę masz? Mhm. Te ryby są nieśmiertelne. No wiem, ale udało nam się, brawo my. No. A jak ja przeszukam ciało, to ty też możesz, czy nie? Tak, 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 dokładnie. Dwa razy możemy je przeszukać. Znaczy, raz ty, raz ja. Mhm. I chodź tutaj postaw, bo jest lód do wzięcia. Mhm. Ja pierdykam. Co to za cyborg? Rozjebał mnie. Gdzie? W krzakach, znaczy w koło drzewa. A gdzie ty jesteś? Jak ci tu, o tu, no. Biłeś go? No. Chodź, idziemy po staw. Kurwa mać. No już. No i zajebiście. O kurwa, nie. Uważaj, koty! O kurwa, co spierdala. Chodź, spierdalamy stąd. Siadaj do motoru, chodź. To nie są dosobowe chyba. Nie, dwu, chodź.
Nie no, tylko to są naprawdę na koksach. Pierdolone. Przeszukaj sobie ciało, stary. Wiesz, jak to zabrzmiało? No. Dobra. Taki pies. No tak. Dobra, to ja będę już kończył. Mhm. To ja też. Jak coś, to no jutro jeszcze możemy pograć, tam kiedy będziesz chciał. Mhm. Czy no, ci już streama? Streama? No, streama. Umyka. Ojku. To good boy and good luck.